10 państw z największą propagandą. Erytrea, państwo w Afryce Wschodniej położone nad Morzem Czerwonym, graniczy z Etiopią, Djibouti i Sudanem. Erytrea należy do Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, Międzynarodowej Organizacji Pracy, Banku Odbudowy i Rozwoju, Funduszu Walutowego oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Afrykańskiej. Wydawałoby się więc, że w Erytrei wcale nie jest tak źle. Niestety, głową państwa oraz szefem rządu jest prezydent wybrany przez parlament. Władza ustawodawcza należy do jednoizbowego parlamentu, a właściwie Zgromadzenia Narodowego, w którego skład wchodzi 150 osób, z czego 75 osób pochodzi z Centralnej Rady Ludowego Frontu na Rzecz Demokracji i Sprawiedliwości, a pozostali są deputowanymi wybieranymi przez Komitet Regionalny. W Erytrei zupełnie nie przestrzega się praw człowieka. Według działaczy Erytrea jest państwem totalitarnym. W 2017 roku znalazła się na 179 miejscu w rankingu Organizacji Obrony Wolności Prasy. W kraju nie ma niezależnych sądów ani mediów. Ostatni zagraniczny korespondent został wydalony z tego kraju w 2006 roku. Tysiące mieszkańców przetrzymuje się w więzieniu bez procesu sądowego i wyroku. Uwięzieni umieszczeni są w blaszanych kontenerach albo w budynkach do połowy wkopanych w ziemię. Cała ludność Erytrei zobowiązana jest do powszechnej służby wojskowej. Można do niej powołać każdego mężczyznę, który ukończył 17 lat, a służba może trwać do 70 roku życia. Przed ukończeniem służby nie można opuścić kraju, a nie okłamujmy się, mało kto dożywa końca służby. Według ONZ osoby powołane do wojska są w praktyce niewolniczą siłą roboczą. I takie państwo istnieje i absolutnie nikt się nim nie interesuje. Korea Północna, właściwie Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, czyli totalitarne państwo utworzone na terenach zajętych przez Armię Czerwoną. Oficjalnie jest to Republika Socjalistyczna, a w praktyce jest to państwo faszystowskie, totalitarne. Otóż media w Korei Północnej należą do najbardziej odgórnie kontrolowanych na świecie. Formalnie Konstytucja Korei Północnej zawiera wolność słowa i prasy, jednakże zupełnie się tego nie przestrzega. Tak niska pozycja Korei Północnej w rankingu wolności mediów oznacza, że obywatele nie mają dostępu do jakichkolwiek informacji o kraju i świecie innych niż oficjalne i starannie ocenzurowane przez rząd. W Korei Północnej ukazuje się 12 gazet i 20 czasopism oraz różnego rodzaju periodyków. Wszystkie wydawane są w stolicy kraju. Do najważniejszych tytułów prasowych należą te, które bezpośrednio wspierają rząd. Inne wspierają rząd nie bezpośrednio i wszystkie należą do państwa. Turkmenistan. Państwo położone w Azji Środkowej na północ od gór Kopet Dag pomiędzy Morzem Kaspijskim a Amudarią. Kraj rozciąga się na 1110 km od wschodu do zachodu. Większość mieszkańców stanowią Turkmeni. Wszystkie turkmeńskie kanały mają cechę wspólną. Jest nią emisja propagandy rządowej, która wychwala jego działania. Dużą część czasu antenowego zajmują transmisje poświęcone prezydentowi. Treści przed wyemitowaniem sprawdzane są przez specjalną komisję. Turkmeńskie kanały telewizyjne przez kilka godzin dziennie retransmitują programy rosyjskiej telewizji Pierwszej, które również sprawdzane są m.in. pod kątem, czy nie zawierają treści krytycznych odnośnie realiów Turkmenistanu. Produkcje zagraniczne, poza rosyjskimi, w turkmeńskiej telewizji emitowane są sporadycznie. Przykładowo kanał Miras ukazuje odcinki kanadyjskiej serii Ania z Zielonego Wzgórza. Iran. Państwo na Bliskim Wschodzie, leżące między Morzem Kaspijskim na północy, Zatoką Perską i Zatoką Omańską na południu. Iran propaguje swój kraj jako pierwszą demokrację na Bliskim Wschodzie, gdyż nie ma u nich dyskryminacji narodowych. A rewolucję islamską chce rozprzestrzenić na inne państwa świata, podobnie jak Związek Radziecki miał unieść rewolucję ludową. Propaganda oczywiście skupia się na wychwalaniu przywódców rewolucyjnych i wmawianiu ludziom, że mają demokrację i żyją w wolnym państwie, choć wcale tak nie jest. Chińska Republika Ludowa, czyli to miłe państwo, dzięki któremu teraz mamy epidemię. Według konstytucji Chiny są republiką socjalistyczną, tak naprawdę są republiką jedzenia dziwnych rzeczy i zamykania ludzi w obozach koncentracyjnych, a później sprzedawania ich wyrobów w świat. Taka współczesna Trzecia Rzesza, tylko zamiast z nimi walczyć, to wszyscy się im podlizują. No, co zrobić? W każdym razie
radio i telewizję w Chinach finansuje Ministerstwo Radia, Filmu i Telewizji. Radio nadaje dwa programy ogólnokrajowe, programy dla Tajwanu, 25-minutowy program dla mniejszości narodowych i program dla obcokrajowców w języku angielskim nadawany w trzech największych miastach. Zapewne mówią tam, że pewnie są demokratycznym państwem i nic złego nie robią. Zaś chińskie radio międzynarodowe nadaje codziennie program w kilkudziesięciu językach, w tym po polsku. W Chinach działają ponad 100 lokalne rozgłośnie radiowe. Telewizja państwowa nadaje dwa programy ogólnokrajowe oraz osobny dla Pekinu. Ponadto działa 278 ośrodków telewizyjnych. Chińska Republika Ludowa należy do Intelsat. Działalność polityczna w Chinach jest bardzo ściśle kontrolowana. W prawie podstawowym obywatele nie posiadają wolności słowa, wolności prasy, prawa do sprawiedliwego procesu, wolności wyznania, ani do wyborów czy prawa majątku. Cenzura polityczna wypowiedzi informacji w sposób jawny i rutynowy ucisza krytykę rządu i rządzącej komunistycznej partii Chin. Gdybym właśnie to powiedział w Chinach, to pewnie już bym nie żył. Kurde, nie dostanę wizy do Chin nigdy. No i bardzo dobrze. Jemen. Państwo położone w południowo-zachodniej Azji na Półwyspie Arabskim oraz na archipelagu Socotra. Rządowa agencja prasowa została założona w 1970 roku. Większość dzienników i czasopism ukazuje się w stolicy kraju, Sanie. Do najpopularniejszych dzienników należą np. Al-Jumhariha. Oczywiście całe radio i telewizja jest pod kontrolą rządu. Republika Kuby. Wyspiarskie państwo w Ameryce Północnej położone na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antyli. Państwo to składa się z wyspy o nazwie Kuba oraz szeregu otaczających ją mniejszych wysepek, z których największą jest Isla de la Juventud. Stolicą Kuby jest Hawana. Pozostałe największe miasta Kuby to na przykład Guantanamo, Santa Clara czy Holguín. Państwo to tak naprawdę do dziś zbiera się po brutalnych rządach Amerykanów, które miały miejsce zaraz po II wojnie światowej. Rewolucjoniści po przejęciu władzy mocno inspirowali się Związkiem Radzieckim oraz wschodnimi państwami i na ich wzór wprowadzono tam cenzurę w mediach. Oczywiście celem tej cenzury było zatrzymanie rebeliantów, którzy chcieli z powrotem przekazać Kubę pod władzę amerykańską. Rebeliantów już nie ma, a cenzura pozostała. Wietnam. Państwo w Azji Południowo-Wschodniej położone na Półwyspie Indochińskim i graniczące z Chińską Republiką Ludową. Państwo wietnamskie jest republiką socjalistyczną o charakterze komunistycznej dyktatury. Według Amnesty International rządząca partia stosuje masowe represje wobec opozycji, ograniczana jest wolność słowa i zgromadzeń. Według uciekinierów więźniowie są wykorzystywani do pracy przymusowej, której eksport jest jednym z głównych źródeł dochodów partii. Powszechne są naruszenia praw pracowniczych i praw człowieka. Tunezja. Państwo leżące w północnej Afryce nad Morzem Śródziemnym graniczy z Algierią i Libią. W latach 1881-1956 pod protektoratem Francji. Ogólnie o tunezyjskich mediach można niewiele znaleźć informacji. Jednakże według wskaźnika wolności prasy Tunezja plasuje się w ostatniej dziesiątce państw świata, szczególnie biorąc pod uwagę, że stopień wolności cały czas spadał. Ostatni pomiar wykonany w 2010 roku jest jednym z najgorszych na świecie. Uzbekistan. Państwo położone w Azji Środkowej, członek Wspólnoty Niepodległych Państw, jest krajem podwójnie śródlądowym. Uzbeckie publiczne kanały telewizyjne nadają w około 70% produkcję krajową. Pozostałe 30% stanowi produkcja zagraniczna, która przed nadaniem jest poddana przez Państwową Agencję do Spraw Kinematografii ocenie pod względem zawartości merytorycznej. Agencja ta od 2002 roku zabroniła ukazania ponad 700 tytułów, które mogłyby zaszkodzić uzbeckim tradycjom. Zakazane jest wszystko, co zawiera treści promujące współczesną kulturę masową, charakterystyczną dla społeczeństw Zachodu, więc w uzbeckiej telewizji nie zostaną pokazane produkcje takie jak na przykład Shrek.
Cenzurą objęte są również symbole typowe dla Halloween, Bożego Narodzenia, Walentynek, jak i Śnieżynki i Dziadka Mroza, które również postrzegane są jako elementy kultury masowej. Choinka bożonarodzeniowa może być widoczna w telewizji, jednak musi być ona nieduża i widoczna tylko w tle. Władze Uzbekistanu, a w szczególności prezydent, są zwolennikami usuwania z kraju wszelkich elementów kultury nierodzimej. Na koniec, jako taka ciekawostka, w Uzbekistanie można obejrzeć serial na przykład Dr. House, gdyż ten nie jest, według władz oczywiście, przykładem kultury zachodniej. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, czym chcecie kolejną dyszkę i zapraszam Was na moje dwa pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. Trzymajcie się, cześć!